Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, oczywiście z mojej kuchni, bo to będzie znowu haul zakupowy, czyli co kupiłam na ten weekend. Zrobiłam zakupy, ponieważ musiałam kupić i wodę, i musiałam kupić różne rzeczy, i warzywa, owoce i tak dalej. Więc zaraz Wam pokażę, co ja takiego kupiłam. Pierwsze pieczywo, moje ulubione bułeczki, małe z Herpa, dlatego że one są takie właśnie w sam raz. Ja nie lubię dużych bułek, bo ja po prostu ich nie zjem. To jest taka bułka, którą w stanie jestem zjeść. Chleb raczej staram się jeść wieczorem, natomiast rano jem właśnie bułeczkę zawsze. Pół chlebka lnianego, no bardzo go lubię, uwielbiam. Puściłam się jeszcze na takie koperty z jabłkiem, takie francuskie, bo czasami lubię coś przegryźć. Za zakupy w Harcie zapłaciłam około 11 zł. Kupiłam buróweczki, bo będę robić galaretkę, więc potrzebowałam burówki. Kupiłam też pomidory, bo już mi się chce pomidorów. Miałam to ostatnio papryczkowe, ale to takie małe. Ja wolę takie, żeby pokroić sobie na kanapkę. Wziąłam też arbuz, bo lubię, więc do zjedzenia. Dwa pęczki rzodkiewki. Wziąłam makrele wędzonowe, bardzo lubię. Makrele jest bardzo dobra, ona ma te dobre kwasy tłuszczowe. Źródło omegi 3 właśnie pisze na tym opakowaniu. Wzięłam, bardzo lubię. Dwa desery ryżowe Berliriso. Ja lubię te waniliowe. Jeszcze mango jako tako zjem, ale resztę to już w ogóle nie przepadam. Dwa serki, które uwielbiam. Delikate, to jest taki serek puszysty. Jeden jest naturalny, drugi jest z ziołami. Bardzo lubię. Wzięłam też jogurt naturalny, bo może robię mizerię, więc będę potrzebować. Potrzebowałam też śmietany, więc wzięłam 18. Kupiłam też taki trójkąt, klinek sera białego, może sobie zrobię taki twarożek. No i dwa serki camembert, to są też delikate z tej samej serii. Jeden też z ziołami, jeden naturalny, bo też bardzo lubię. Kilka ogórków gruntowych, bo jeszcze trochę mam, więc myślę, że nie wystarczą. Kupiłam plastry boczku, dwa opakowania wzięłam, bo czasami się coś chce, jakaś jajecznica właśnie na boczusiu. No ja tak lubię, no to co mam zrobić? Wzięłam jeszcze korniszonki, bardzo dobre są. Były też chili, ale chili są dla mnie za ostre, a te są bardzo fajne, więc też wzięłam tak, żeby były. Kupiłam mięso, to są takie pałki z kurczaka, czyli te podudzia z kurczaka. Podudzia, które były na promocji, chyba 7 zł niecały kilogram. Wzięłam i została już tylko sama woda z muszynak. Ona jest tak wykupywana, słuchajcie, ostatnio jej nie było, musiałam wziąć jakąś inną wodę, a muszyna jest bardzo dobra i ona jest stosunkowo tania, więc ona idzie po prostu jak woda. Moment i już jej nie ma, bo ludzie ją tak po prostu wykupują, ale ja lubię. Ona zawiera w sobie właśnie magnez i wapń i mi pasuje. I za te wszystkie zakupy z Biedronki zapłaciłam prawie 110 zł. Tu mam paragon. Także dzisiaj wydałam 120 zł razem z zakupami z Herta. I tak jak widzicie, no może nie jest tego dużo, trochę nabiało, trochę mięsa, jakieś warzywa, owoce i tak dalej, ale to jest to, co mi na tydzień wystarczy. Ja kupuję tylko te rzeczy, które mi są potrzebne, których potrzebuję, albo na które mam ochotę, bo też tak bywa, ale raczej staram się ze sobą, że tak powiem, walczyć z różnymi ochotami właśnie na słodkie. Dzisiaj mam dzień wolny od pracy, ale mam rehabilitację. Zaczęłam rehabilitację, wczoraj mi dali w koło, bo mam prawie godzinę mam rehabilitacji takiej ruchowej, czyli samych ćwiczeń mamy godzinę. Dali mi w kość naprawdę wczoraj, no ale no to już trudno. Trzeba, to trzeba. Co prawda nie czekałam długo na tą rehabilitację, bo czekałam tylko pół roku, dlatego że dostałam jako pilne od pani doktor rehabilitant, bo najpierw byłam u lekarza, a potem właśnie ona mi dała tą rozpiskę na tę rehabilitację całą. Ja mam problemy z kręgosłupem, bo mam typ pracy siedzący. No i niestety mam problemy nie tylko z kręgosłupem, ale mam z nogami problemy, także muszę się rehabilitować. Żałuję, że teraz jest tak, że jak się czeka na przykład 2 lata, to nie można w międzyczasie mieć żadnych innych, bo blokują. Nie ma takiej możliwości, żeby było inne rehabilitacje w tym czasie, kiedy się czeka na następną rehabilitację. Już teraz tak nie ma niestety. No to wszystko, moi drodzy. To tyle. Jak coś będę jeszcze robić, to na pewno się odezwę. Dzisiaj w kuchni będziemy urzędować. Dzisiaj zrobię kurczaka w chrupiącej panierce z płatków kukurydzianych. Dlatego będziemy potrzebować oczywiście kurczaka, no bo kurczaka będziemy w tym robić. Ja mam przepis taki na 1,5 kg skrzydełek, ale oczywiście ja mam tutaj na przykład pałeczki z kurczaka.
już umyte. Pałeczki z kurczaka plus jakieś tam dwa skrzydełka. Więc potrzebny jest kurczak, około 1,5 kilo, tak plus minus. Do tego jest potrzebny jogurt grecki. W przepisie jest niby 400 gram potrzebny. Ja to już mam otwarty, bo wczoraj akurat użyłam na placków ziemniaczanych. Ale myślę, że na pewno całego nie wykorzystam tego kubeczka, dlatego że już raz kiedyś robiłam. Bardzo smakowało moim najbliższym. No i było za dużo tego jogurtu. A poza tym już wiem, że na przykład, że kurczak nie może stać w tym jogurcie przez noc. No. Za długo i wtedy jogurt się rozwarstwia i robi się wodnisty, więc to odpada. Więc jogurt będzie potrzebny. Grecki najlepszy jest tego typu. Co jeszcze? Będzie potrzebny czosnek. Jeżeli ktoś ma czosnek zwykły, to może sobie przecisnąć przez praskę. Ja użyję czosnku granulowanego. Będzie potrzebne jakieś tam warzywko do przetrawiania. Będzie potrzebna czerwona mielona papryka słodka. Ja jeszcze użyję ociupinkę kurkumy i jeszcze użyję ociupinkę pieprzu cayenne. Miało być chili, ale akurat chili nie dostałam. No i oczywiście będą potrzebne płatki kukurydziane. Ja mam takie najzwyklejsze. One są co prawda już słodzone, ale mi to nie przeszkadzało. Ostatnim razem robiłam i były bardzo dobre. I jeszcze będzie potrzebna oczywiście sól. Tu mam mięsko. Oczywiście, jeżeli ktoś chce, to może mięso wytrzeć w ręczniku. Ja tego nie robię, bo i tak idzie do mokrego. Nie ma sensu. Tylko, żeby wody nie było. I to jest najważniejsze. I teraz potrzebuję jogurt grecki. Ten kurczak ma być tylko obtoczony. Myślę, że tyle starczy. I teraz tak. Pół łyżeczki soli. Więc od razu dodaję. Ja mam taką sól niejodowaną. Ociuchnikę kurkumy. Łyżeczkę papryki. Taką płaską łyżeczkę. Troszkę czosnku granulowanego. Nawet nie pół łyżeczki, troszeczkę. I jeszcze dodam troszeczkę przyprawki, a naprawdę bardzo mało. No tu już sól jest, więc nie było zasłony. I to mieszamy. I teraz wrzucamy po kolei te pałeczki z kurczaka do tej marynaty. Tak staramy się, żeby obtoczyć każdy ten kawałeczek w tej marynacie, żeby był obtoczony. Dlatego przydało się nam duża miska. I dodałam pieprzu cayenne. No ja tu troszkę dodam. Zapomniałam dodać. Obtaczamy, to jest z każdej strony. I zostały mi dwa skrzydełka.
cały czas mieszam. I tak to ma wyglądać. Czyli kurczak jest obtoczony w tej marynacie. Przykrywam to folią. Miskę zabezpieczyłam folią i stawiam do lodówki na 3 godziny. Mogą być 2 godziny, mogą być 3, ale nie dłużej. A później będziemy robić resztę. Kurczak już jest w lodówce, będzie się macerował co najmniej przez 2 godziny. No to teraz przygotuję jeszcze płatki kukurydziane. Wzięłam sobie taki woreczek. Ja je kupuję zawsze w Biedronce. Taki strunowy. On jest akurat 3-litrowy. Chyba 3-litrowy, jeśli się nie mylę. Tu wrzucę właśnie płatki kukurydziane. Wsypię je. Trzeba je trochę rozdrobnić. Płatków kukurydzianych będzie potrzeba około 300 gram. Ja tak dodaję na oko. Myślę, że tyle będzie sam raz. Od przybytku głowa nie boli. Dałam tyle. Nie wiem, ile tu jest, bo ja nie mam wagi kuchennej, muszę sobie kupić. Nawet jeżeli mi zostanie, to zawsze można sobie schować do słoiczka, czy do jakiegoś pojemniczka i po prostu mieć na następny raz. Od tego głowa nie boli, to jeść nie woła. Staram się jak najwięcej wypchać powietrze, więc do końca jeszcze nie zamknęłam tego woreczka, bo powietrze mi tu nie jest potrzebne. Oczywiście płatki kukurydziane można rozdrabniać czym się chce, ale mi jest najlepiej wałkiem. Nie będę ich wałkować, będę je... Delikatnie, to nie ma być utłuczone na proszek, tylko na takie mniejsze kawałeczki. Tak, żeby to były takie okruszki, a nie takie wielkie kanały, ale jednocześnie nie na proszek. Tu już mamy płatki utłuczone, ja je przesypałam. Dodałam już pół łyżeczki soli, nawet nie pół łyżeczki, tylko ciupinkę soli, dlatego że kurczak może być troszkę bardziej słony, więc lepiej nie przesadzać. I jeszcze dodam odrobinę papryki mielonej, słodkiej, a tak może z pół łyżeczki. I to wszystko mieszamy. I tak płatki zostawiamy, jak będziemy robić kurczaka, to wtedy będziemy obtaczać właśnie w tych płatkach kukurydzianych i wykładać na blachę. Moi drodzy, teraz ciąg dalszy. Wyciągamy kurczaka z lodówki.
I teraz będę Wam wszystko pokazywać. Ściągam folię. Najpierw folię ściągam z tej miski, gdzie mam płatki kukurydziane. Teraz ściągam też folię kurczaka. Tak wygląda kurczak, a ja jeszcze go trochę poprzewracam. Teraz trzeba sobie obrócić rączki. Jeszcze jedno, ja nastawiłam już sobie piekarnik, włączyłam. Powinno się piec 40-45 minut, 180 stopni, ale ja wolę piec dłużej, a mniejszej temperaturze, więc dałam tak 170 stopni i będę piekła godzinę. Tak myślę, że będzie lepiej. I jeszcze jedno, włączyłam termoobieg, czyli góra-dół z termoobiegiem, żeby ten obieg był powietrza, bo wtedy lepiej się piecze kurczak. I teraz, moi drodzy, potrzebna jest nam blacha z papierem do pieczenia już przygotowana. Bierzemy kurczaka i obtaczamy w płateczkach. Tak można posypać, jak się chce. Dokładnie, z każdej strony. I układamy na blaszce. Ja tak układam jedną w jedną stronę, drugi w drugą stronę. Te płatki się tak przyklejają do tego jogurtu. I tak za każdym razem. Moi drodzy, tak wygląda właśnie ułożony kurczak na blaszce. I teraz on będzie się piekł. Jeszcze mój piekarnik się tak dobrze nie nagrzał, więc poczekam chwileczkę. Później włożę go do piekarnika. Mniej więcej po środku trzeba go włożyć, blachę, tak żeby był po środku piekarnika. I tak jak mówiłam, zmniejszę temperaturę do 170 i będę piekła godzinę, a może nawet godzinę 10. Także oczywiście, żeby go nie przepalić. To jest naprawdę bardzo dobre, już jadłam. Pokażę Wam oczywiście po upieczeniu. W tle leci Wytańczyć marzenia z Antonio Banderasem. Uwielbiam ten film. Oglądam go chyba 20 razy i za każdym razem mnie zachwyca. I co najważniejsze, jest to na faktach autentycznych, czyli był Pierre Dilane, który wymyślił naukę dla najgorszych uczniów. Nauczył ich po prostu tańca towarzyskiego i przez to się zaczęli zmieniać. Fantastyczny film, warto zobaczyć, na koniec właśnie jest napisane, że to jest na faktach autentycznych. Ja już wyłączam kurczaka,
że jest upieczony. Pachnie smakowicie. Ja jeszcze sobie tutaj ziemniaczki posypię koperkiem i pokażę Wam, jak już wygląda mój obiadek. Moi drodzy, a tak wygląda upieczony kurczaczek. Mniam, pachnie pięknie, więc jestem już głodna, więc zaraz będę nakładać. I tak prezentuje się mój obiadek. Wziąłam sobie jedną pałeczkę, jedno skrzydełeczko, ziemniaczki i buraczki. Już mi ślinka leci. Także moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że jak Wy próbujecie, to po prostu napiszcie mi, czy Wam smakowało, czy nie, bo mi bardzo smakuje i tak jak mówię moim bliskim też, to się mówiła przepyszne. Bardzo byłam szczęśliwa, że iść smakuje, więc to chyba jest najlepsza rekomendacja. Trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do miłego. Pa!